Wolna i zadziorna. Takt TV. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za przybycie na dzisiejsze wydarzenie, które jest organizowane przez Fundację Niezależnych Zespołów Badawczych w ramach projektu wspieranego przez Fundację PZU. Dzisiaj będziemy dyskutowali na temat Międzymorza i wyzwań, jakie stoją przed historykami, jak i też politologami tego regionu. Dyskusja będzie się toczyła wokół książki profesora Marka Jana Chodakiewicza właśnie pod tytułem Międzymorze i z jego udziału. Myślę, że nie trzeba go przedstawiać, chociaż dla porządku przypomnę, że jest naukowcem zajmującym się badaniami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem Polski. Jest nauczycielem akademickim w Instytucie Spraw Międzynarodowych w Waszyngtonie, jak również w przeszłości był członkiem Rady Dyrektorów Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. W dyskusji będzie uczestniczyło dwóch panów doktorów. Dominik Smyrgała, politolog zajmujący się blokiem sowieckim, jak i również Bałkanami, i dr Tomasz Sommer, sowietolog, historyk, którego ostatnia pozycja, operacja antypolska NKWD, jest jednym z takich ważnych kamieni milowych w kształtowaniu, w rozpoznawaniu polskiej historii i odkrywaniu białych plam. Także dziękuję Państwu i bardzo proszę kolegę Sommera o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Wydaliśmy książkę Międzymorze, ale to jest tylko pretekst do dyskusji. To jest książka, która już wyszła parę lat temu w Stanach Zjednoczonych i ona tam wyszła nie bez powodu. Takim strategicznym zamysłem Marka było przedstawienie amerykańskiej nauce, amerykańskiemu środowisku historycznemu, czym właściwie to Międzymorze jest. Dlatego, bo w literaturze, która w tej chwili funkcjonuje, historycznej w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście jest to tylko i wyłącznie miejsce Holokaustu, ewentualnie miejsce pochodzenia wielu Żydów, którzy sobie stamtąd na początku XX wieku względnie później wyjechali. Tymczasem, jak my wiemy z naszej własnej historii, no jest to nieco inne miejsce niż tylko miejsce zagłady. To spojrzenie, które jest zawarte w tej książce, które ja zresztą też podzielam, jest jakby zupełnie inne od tego spojrzenia, które mamy na kartach książek tworzonych przez polskich współczesnych historyków. Otóż to spojrzenie nie polega na odniesieniu się do jakiejś tam martyrologii, chociaż oczywiście ta martyrologia jest szczegółowo opisana, nie polega na odniesieniu się tylko do takiego układu, że jesteśmy między Rosją i Niemcami, czy szerzej Europą, tylko jesteśmy jakby pewnego rodzaju oddzielnym bytem, który w różnych formach występował przez 1000 lat w naszym regionie Europy, czy to w postaci I Rzeczypospolitej, czy to w postaci Austro-Węgier, czy to w postaci nawet do pewnego stopnia Cesarstwa Niemieckiego. I taki byt prawdopodobnie dalej będzie w tej części Europy występował. No i ten byt skrótowo jest określany mianem Międzymorza. Oczywiście na każdym etapie swojej historii tego Międzymorza, to Międzymorze podlegało różnym wpływom, było w różnych tam, nazwijmy to, odniesieniach związanych z aktualną sytuacją. Ale cały proces polega na tym, żeby się z tych odniesień wyrwać i żeby spojrzeć na to Międzymorze właśnie dużo szerzej i zastanowić się, w jaki sposób ta forma spójności może sobie istnieć dalej, poza aktualnym kontekstem. Tymczasem cała historiografia obecna jest bardzo skontekstualizowana. Innymi słowy, wszyscy historycy piszą tak, jakby historia zaczęła się gdzieś w okolicach I wojny światowej i właściwie w okresie II wojny światowej została zamrożona i od tej pory nastąpił pewnego rodzaju koniec historii, przynajmniej do naszego regionu. No tymczasem to jest oczywiście nieprawda. Żadnego końca historii w naszym regionie nie ma. Żadnego zamrożenia tak naprawdę nie ma. Sytuacja jest bardzo otwarta i tak naprawdę to od ludzi, którzy żyją na tym terenie, którzy żyją w Polsce, ale nie tylko w Polsce, na Ukrainie, na Białorusi, w tych wszystkich małych krajach zależy, jak przyszłość Międzymorza będzie wyglądała. Marek w swojej książce pokazuje też, patrząc jakby z daleka, z pewnego dystansu, na bardzo duże podobieństwo między tym, co się zdarzyło w tych krajach po upadku komunizmu. Otóż nie jest tak, że polska droga na przykład jest w jakiś tam szczególny sposób wyjątkowa. Wręcz przeciwnie, porównując te wszystkie, jakby rozwój tych wszystkich krajów, widać wyraźnie, że wszędzie jest jakiś Wałęsa, wszędzie jest jakiś Tusk, Buzek, czy wręcz nawet Hanna Suchocka. Marek tutaj szczególnie jakby analizuje Mołdowę, czy Bułgarię, według starej terminologii. I okazuje się, że historia ruchów politycznych w Mołdawii jest bardzo podobna do historii ruchów politycznych w Polsce. Wynika to z tego, że ten element zamrożenia cały czas w tych krajach dominuje. No, ten element zamrożenia to jest, krótko mówiąc, ten postkomunizm, z którego wydaje nam się, że wyszliśmy, a to niestety do pewnego stopnia jest złudzenie. A z drugiej strony jakby tą częścią wspólną jest takie zjawisko, które można opisywać jako transformację postkomunizmu w, nazwijmy to, taki zachodnioeuropejski nurt lewicowy. Czyli, krótko mówiąc, te osoby, które tworzyły komunizm, po okresie transformacji bardzo przejęły się problemem Unii Europejskiej, problemem tych wszystkich nurtów ideologicznych, które Unia Europejska narzuca. Tymczasem Unia Europejska oczywiście jest bytem i faktem politycznym, natomiast jest faktem politycznym historycznie jakby nie do końca naturalnym w sensie istnienia Międzymorza. Innymi słowy, przez 1000 lat Międzymorze w jakiś sposób sobie funkcjonowało bez łączności z Francją, czy tam z Hiszpanią, czy z Wielką Brytanią i prawdopodobnie łączenie Międzymorza na siłę z tymi organizacjami, z tymi państwami, przepraszam, no, ma wszelkie cechy tworzenia czegoś na siłę i dużej sztuczności. Także wydaje się, iż na Międzymorze trzeba spojrzeć z daleka. Trzeba spojrzeć z daleka zarówno w sensie odległości, jak i w sensie czasu i zastanawiając się nad przyszłością tego regionu, nad tym, w jaki sposób mamy się wydobyć zarówno z tego postkomunizmu, jak i peryferii, no, wiedzieć o tej odrębności, że jest to pewnego rodzaju specyficzne miejsce, które ma dużą tradycję, które ma przede wszystkim jakby naturalne dążenie do pewnego rodzaju specyfiki. I proszę autora książki i przy okazji specjalisty od Międzymorza Marka Chodakiewicza o wypowiedź. Specjalista. Dziękuję Tobie, Panu doktorowi Smyrgale. Przede wszystkim dziękuję Państwu, że chcieliście się zjawić. Jestem trochę przymulony, bo właśnie wylądowałem, ale spróbuję zastartować. Dziękuję też Sebastianowi, Pawłowi i zespołowi za to, że logistycznie to wszystko przygotowano. Proszę Państwa, bezpośrednim bodźcem do wydania tej książki, czy napisania pracy o Intermarium, o Międzymorzu, była moja studentka, która w moim seminarium o Unii Europejskiej lat temu 14 ostro zdegustowana powiedziała, no to co to Europejczycy nie mają żadnej alternatywy do tego super państwa potencjalnie totalitarnego, zupełnie wrogiego religii i tradycji, nie potrafią się zorganizować w inny sposób niż naśladując etatystyczne podejście, które wychodzi z Francji. Nie ma żadnej alternatywy, bo w tradycji europejskiej do tego ja mówię, no alternatywy, żeby zorganizować większy obszar Europy są. Na przykład Adolf Hitler próbował, czy Lenin i Józef Stalin. Ona nam mówi, nie, że było coś dobrego, takiego jak Ameryka. Ja mówię, no tak, no przed Ameryką była Rzeczpospolita. Ona nie mówiła. W związku z tym dałem jej do czytania o Starej Rzeczpospolitej. Ona powiedziała, niesamowite, to była Ameryka przed Ameryką. Po naszych rozmowach zrozumiałem, że będę musiał zająć się tym, żeby wytłumaczyć ludziom, wśród których żyję i mieszkam, o co to wszystko chodzi w Międzymorzu. Jak to wszystko gra, na czym to wszystko polega. I napisałem Intermarium, to wyszło w 2012 roku. Notabene wydawca mój był tak straszliwie podniecony. To był jeden z czołowych amerykańskich socjologów, który miałem tutaj na polskim wydaniu jest jego Blur, na amerykańskim jest jego Blur. On powiedział, słuchaj, to obala wszystko, co myśmy myśleli, że wiemy. A mówię, nie, znaczy obala w tym sensie, że właściwie w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej właściwie nic nie wiemy. Nic nie wiemy dlatego, że Rzeczpospolita zniknęła wtedy, mniej więcej, kiedy Ameryka się urodziła. W związku z tym, jak ktoś jest nieobecny, a ci, którzy identyfikują się z jej spuścizną, z rozmaitych powodów nie potrafią wytłumaczyć, czy nie mają środków, żeby wytłumaczyć, o co chodzi, to takie sprawy zanikają. To jest jedna rzecz, bezpośredni podziec, moja studentka Jennifer, która się przyczyniła do zmobilizowania się, do napisania tego. A druga rzecz to jest taka, że Rzeczpospolita Stara od zawsze była we mnie, w naszej rodzinie obecna. Mój ojciec się urodził w Wilnie. Moi kalifornijscy wicerodzice są z Lwowa oboje. Także dla osób wywodzących się stamtąd, to Wilno i Lwów to jest Rzeczpospolita Centralna. Wy jesteście na skrajnym zachodzie, gdzieś tam na obrzeżach Rzeczpospolitej. A na emigracji o takich rzeczach się mówi zupełnie naturalnie, tak samo jak o herbach, czy o czymkolwiek innym, bo my nic innego nie mamy oprócz pamięci. Tak jak mówiłem w tym samym pomieszczeniu jakiś czas temu o Rotmistrzu Pileckim, to co wy dostrzegacie, to co wy odkrywacie w tej chwili na nowo, to jest coś, co zawsze u nas funkcjonowało. W tym sensie emigracja niepodległościowa przechowała rzeczy, na które tutaj nie było dozwolenia, które tutaj komuna starała się zupełnie zniszczyć. I teraz jeszcze jedna przyczyna. Zniewolony umysł polega na tym, że dziadkowie i rodzice nie przekazują następnym pokoleniom nici historii. Nie ma tradycji kontynuacji. Tutaj zapanował system, który obiecał stworzyć wszystko na nowo. Było więc to zerwanie z polskością. Powstała sowiecka PRL-owskość. Więc trudno było pamiętać o Międzymorzu Rzeczpospolitej w takim syntetycznym sensie. Czasami, jak ktoś był odważny, to rzucił jakiś tekst na temat przeszłości, czy to o Wołyniu, czy to o Wileńszczyźnie, czy o czymś. A ja, będąc w innej sytuacji, pamiętam taką przygodę na przyjęciu u Dedomo księżniczek Czujskich, białych Rosjan, kiedy pan podszedł do mnie starszy i powiedział coś takiego. O, pan jest Polakiem, słyszałem polską mowę. Ja się urodziłem nad polską granicą. On mówi, tak, a gdzie? On mówi, pod Smoleńskiem. Dla tych ludzi, to byli biali Rosjanie, to było zupełnie naturalne, że to jest Polska. Polska, czyli Rzeczpospolita, czyli nie Moskwa, czyli zachodnia cywilizacja. Gdy Państwo pojedziecie do Smoleńska, proszę zobaczyć, jest tam piękny kościół, w 809 pobudowany, jak sobie przypominam, neogotycki, to jest w archiwum miejskie. Polakom nie zwrócili, ale obok jest barak, gdzie się odprawia msze. I na tą mszę przychodzą ludzie, parafianie. Żaden nie mówi po polsku. Dopiero się w tej chwili dowiadują, że powód, dla którego nie mówią po polsku, to jest to, co opisał dr Sommer. To znaczy antypolska operacja NKWD. Na ziemiach ukrainnych bito dzieci za to, że się odzywały po polsku. To byli rodzice. Taka była trauma. I to trwało jeszcze po upadku Sowietów. Te rzeczy na wschodzie odgrzebywały. Najtrudniej było dawać sobie radę ze zniewolonymi umysłami tutaj. Dlatego, że to, co dla nas było oczywiste i normalne, tutaj zaniknęło. Więc jakiekolwiek próby zmian mentalnościowych, w takim sensie, no kochani, NSZ to nie było SS, doprowadzały ludzi, którzy zostali przez komunę zwarcowani i wrzuceni w pewien nurt antymyśli, doprowadzały ich do szału, bowiem ludzie traktują wiadomości, które urągają ich niewiedzy, jako potwarz, zamiast indywidualnie zrobić wysiłek, to w każdej sytuacji, nie tylko w Polsce, nie tylko w postsowiecji, tylko ogólnie wszędzie, na przykład w Kambodży. Proszę sobie wyobrazić, że rozmawia się z małolatami w Kambodży, oni nie wiedzą, dlaczego nie mają wujków ani cioć. I nie wierzą, jak się im mówi, że komuna wymordowała tam pół narodu. A postkomuna, knerowie, czerwoni są u władzy. Rozumiecie Państwo, to nie jest tylko przypadłość w Polsce. W Polsce jest najlepiej z tych wszystkich miejsc. Ale jest to coś niesamowitego. Dam tylko Państwu jedną anegdotkę. Kiedyś zaprosił mnie na początku lat 90. Szczepan Żaryn, który miał program w telewizji, co było bardzo dziwne, ale Szczepan Janka Żaryna, brat, prowadził to fajnie i przyszedłem i była dyskusja na temat Starej Rzeczpospolitej, na temat Kresów. Jakiś profesor mówi o repatriacji. Ja sobie pomyślałem, jeden z moich młodszych przyjaciół, to po prostu, że to była potwarz i nie sposób było jemu ani innym wytłumaczyć, na czym polega jego zniewolony umysł. Otóż odwróciłem się do mojego młodszego przyjaciela, Michała Wolejki, i powiedziałem, stary, pamiętasz, jak uciekaliście z Hołdowa przed Sowietami? Majątek Hołdowa, powiat Szczuczyn, województwo nowogrodzkie. Korwin Wolejkowy. Mój stary, słuchaj, powiedz, no ile wyście w tym Hołdowie siedzieli? No my tam z 500 lat. No ale przeprowadziliśmy się tam dalej, bo mieliśmy kiedyś majątek, 200 lat przedtem, to się, no 500 lat tam mieszkaliśmy. I proszę się spojrzeć na takiego PRL-owskiego profesora i powiedzieć, no proszę pana, jaka repatriacja? Repatriacja to jest powrót do ojczyzny. To było wypędzenie. To był gwałt, rabunek, mord, wypędzenie. A skąd ja wiem o Hołdowie? To jest bardzo proste dla mnie. Kiedyś starutki pułkownik Jurewicz, a znam go dlatego, że siedział w oflagu ze stryjem Andrzeja Czumy. Kiedyś pułkownik Jurewicz mówi do mnie, a myśmy na manewrach byli w Hołdowie u Wołejków w 1936 roku i wypisywaliśmy z księdzem dyplomy szlachty zagrodowej. No i oczywiście była cała opowieść, jak się od młodego czasu nasiąka takimi opowieściami, nawet one nie wyglądają na dziwne. I cały czas było zazębianie się opowieści przyjaciół i rodziny i budowanie kolejnych fragmentów. Większość z Państwa tego nie miała, co więcej, większość z Państwa nie mogło o tym mówić otwarcie do 89, a po 89 nie wiadomo było, jak o tym mówić. Proszę sobie wyobrazić, jaki jest, jak to mówi Proust, strumień świadomości. Pułkownik świętej pamięci w Kalifornii, pułkownik Otwinowski, opowiedział taką historię. Mieliśmy manewry na Wołyniu, wymienił tutaj dokładną miejscowość. Po manewrach generalicja, pułkownicy wszyscy zasiedli przy stołach i to była hala fabryczna, ukończona, ale bez maszyn, bo tam też przemysł polski rósł. I każdy pułk się popisywał, na przykład, już nie pamiętam, bo to był 13 pułkołanów wileński, który stacjonował w Nowej Wileńce. Tam Stefan Kisielewski służył jako podporucznik. Zajechał z doboszami i z buńczukami i zagrali tym pułkownikom i generałom coś tam w tej hali fabrycznej na tych swoich Jakieś były, zdaje się, już nie pamiętam, czwarty pułkołan Zanimieński po prostu zaszarżował na stół. Tak siedzieli przy stole o wyższej szarży oficerowie, a pluton z czwartego Zanimieńskiego po prostu zaszarżował i się zatrzymał w ostatniej chwili. I każdy się popisywał. No to pułkownik Otwinowski postanowił, że on też, a on był w artylerii konnej. Zajechał wjechał pełnym galopem jego ze szwadronu jeden zaprząg, zawinął się, odprzątkował i walnęli pustakiem. Wszystkie szyby się popisały i oficerowie posypały i oficerowie do września 1939 musieli mieć z pensji odbierane, żeby zwracać. A wuj mówi do mnie, to był pułkownik Otwinowski, to był w Kalifornii, a wuj w Nowym Jorku, jak kilka lat potem opowiadałem tą anegdotę, mówi, ja wiem, bo to mój ojciec tą fabrykę wybudował. Leopold Welisz się cię nadziwiłem Dominikiem. Zresztą i takie rzeczy były najzupełniej normalne. To wszystko funkcjonowało wśród nas. Tu nie. Tu był niemal brak badań, to była trauma. Gdy tą książkę składałem do grupy, w związku z tym miałem rozmaite cele. Po pierwsze, pokazać alternatywę, jak się zorganizować wobec Unii Europejskiej. Nie przeciw Unii, tylko wobec Unii, bo coś, co jest bardziej atrakcyjnego, nie jest negacją tego, co jest złego, niecznie bezpośrednio, ale jest alternatywą, która zaprasza i zachęca do siebie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak może to być użyteczne w stosunku do tych, którzy mogliby w tym pomóc, czyli największego imperium na świecie, tacy, którzy mają pieniądze, żeby takie rzeczy finansować. no przecież nie oszukujmy się, post-PRL nie ma funduszy na to, żeby budować Intermarium. Może co najwyżej prowadzić badania, ale do tego trzeba do dekomunizacji tutejszych profesury oraz ich klonów, którzy teraz straszą państwa. Więc tak się zastanawiałem i napisałem, jak to by wszystko pasowało. Intermarium, Rzeczpospolita, Polska, ten region, wszystko by pasowało w obecny i w przyszłe porządki światowe. Jak wytłumaczyć tym, którzy często na ludzi i na państwa małe i średnie patrzą jak na zupełne pionki? Jako abstraktów, co państwo inwestujecie, czy część z państwa swoje serce w takie byty, dla możnych tego świata jest pionek tutaj, Bangladesz tam, Polska, Uganda, co to za różnica się przesuwa do naszej szachownicy i już. Moja praca była czytana w Pentagonie, była czytana w służbach, nie tylko w CIA, ale w innych też, Defense Intelligence Agency, FBI, jest czytana dalej. Przewidziałem tam rozmaite rzeczy, które się zrealizowały. I w pewnym momencie, w zeszłym roku, ktoś zajmujący się polityką zagraniczną w poważny sposób powiedział do mnie tak: co, Marek? Głupi byliśmy, szkoda, że Cię nie posłuchaliśmy o tym Intermarium i o przywódczej roli Polski, dlatego że zobacz, co się dzieje. Jest najazd muzułmański na Europę. Jakby było to Intermarium, to przecież by obronili granice, nie? I to by nas mniej kosztowało. A teraz musimy znowu miliardy wydawać w błoto. A tak to byłoby coś pozytywnego i jednocześnie poparcie dla miejsca, które ma swoją samoświadomość i miejsce, które by trzymało stabilność. Jest to mantra Departamentu Stanu. Stability. Bardzo nie lubią jakichkolwiek ruchów, które destabilizują. Więc jeszcze jednym pomysłem związanym z tą pracą jest to, żeby pokazać, jak wyrażać polski interes tak, żeby inni chcieli to kupić, że jest to interes ich. To jest bardzo ważna sztuczka. Poza tym nauczyć tych, którzy chcą się nauczyć, jak przedstawiać swoje emocje. Także praca ta jest wielopoziomowa, to nie jest tylko historia, czy też anegdotki, którymi Państwa starałem się uraczyć od pułkownika Otwinowskiego. Lepsza anegdota jest na manewrach rozstrzelni i pocisk wylądował w ogrodzie w Kludowie u Romana Głowskiego. Roman Głowski był przekonany, że to zamach sanacyjny na niego, ale pułkownik Otwinowski pojechał i przeprosił i pan Roman ich przyjął i mieli imprezę. W każdym razie chciałbym, aby otworzyć kolejny front. Zresztą już teraz nie jestem sam, tak jak było zaraz po 1989. Tutaj są myślący ludzie, jeden z najbardziej myślących siedzi tutaj u mnie po lewicy ojca. Tomek się zajmuje fragmentem, który jest, który należy do Intermarium, mianowicie operacją antypolską NKWD. Pamięć o tym na emigracji była bardzo mierna, bowiem II Rzeczpospolita właściwie nie zrobiła publicznie nic, aby nagłośnić rzeź Polaków. Służby specjalne, czyli Ryszard Fraga i Janusz Hrabia Rozwadowski z dwóch wiedzieli, że tam się coś dzieje, wiedzieli, że to jest na dużą skalę, ale szczegółów było brak. Dyplomacja też wiedziała, że się coś dzieje, bo ludzie znikali, z którymi dyplomaci się znali. Ale w II Rzeczpospolitej z powodów pragmatycznych rząd nie zrobił afery bowiem handlowali ogórkami i pomidorami w sobie tam. Więc nie chcieli sobie tego psuć. Nie chcieli sobie tego psuć. I Tomek to wydłubał. Marudziłem mu, on miał potrzebę wewnętrzną też, żeby to zrobić. Dla cioci swojej, która się zajmowała Rzeczpospolitą Starą. I zrobił. I jest to jedna z części mozaiki, którą można włożyć do swojego Intermarium. Tomek dalej to robi. Ale proszę sobie wyobrazić, że potrzebujemy miliony mikrostudiów, żeby to wszystko przywrócić. To jest ta zagrabiona pamięć, o której wiecznie marudzę. Kiedy już to wszystko, co nam zabrano, wszystko, cośmy posiadali, bolszewicy nam zabrali i tak dalej. Kiedy to wszystko wróci, wtedy jak ja powiem A, Państwo też usłyszycie a nie będzie tak, jak w 1989, że mówię A, mówię komuna bierze banki. Proszę się spytać profesora Roszkowskiego. Odpowiedź była taka. Co ty się przyczepiłeś do komunistów? Fajnie, że się zajęli gospodarką, to się oczepią polityki. Czyli ja mówię A, a tam słyszą Z. Teraz się możemy śmiać, prawda? Bo chodziło o to, ja bym chciał, żeby było tyle przynajmniej ludzi na sali w 1989, kiedy zacząłem do Polski wracać, że ktokolwiek cokolwiek kapował. Bez przywrócenia pamięci, bez odtworzenia ciągłości tradycji, bez rezurekcji Intermarium, bardzo trudno się między nami dogadać. To również Intermarium jest jednym z kroków, żeby również odtworzyć zaufanie między Polakami. Między ludźmi, a zaufania nie ma, bo komuna gleichachtowała i atomizowała jednocześnie. Więc większość sondaży pokazuje, że Polacy ufają swojej rodzinie, ale nie innym. To jest tragedia, to znaczy, że nie ma narodu. Są jakieś jeszcze getta, jakieś małe grupy, które starają się to odtworzyć. Stąd od 1989 tutaj dominuje postkomuna w takiej czy innej formie, z małymi przerwami. Ja mówię politycznie, ale kulturowo też, naukowo. To wszystko trzeba odrobić. W tej chwili dopiero w Was rośnie przekonanie, że nie może być tak, że papkę podaje czerwona, stale czerwona profesura i ich wychowankowie. Trzeba samoemancypacji, zerwania kajdanów. To jest konieczne, żeby powstała jakaś myśl strategiczna. Ludzie tutaj muszą zacząć myśleć o swoim interesie razem. Polska nie ma broni nuklearnej, jest za słaba, żeby się sama obronić. Tak jak Tomek powiedział, everything is in the state of flux. Wszystko się kotłuje, buzuje, wszystko. Nie wiadomo, jak karty będą rozdane. Chciałbym, żeby Polacy mieli tego świadomość. Chciałbym, żeby Polacy sami sobie zaczęli karty rozdawać i grać we własnym zespole razem. Polacy świadomi tego, co powiedział Jan Paweł II. Zaraz pokażę wam. Żona mi kazała przynieść dla pana Artura książkę, który się dał. Jan Paweł II powiedział coś takiego, że wszyscy są częścią Rzeczpospolitej i Polakiem jest ten, kto chce być Polakiem. On był nacjonalistą jagiellońskim, czyli ze Starej Rzeczpospolitej i był z Intermarium. On to doskonale rozumiał. Proszę zauważyć, że jeden z jego ostatnich wysiłków to było rozmowy na temat zła komuny i narodowego socjalizmu oraz na temat charakteru narodowego Polaków. I on nigdy nie mówił, nie chwalił tego charakteru w formie etnonacjonalistycznej. Powiem tak, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Państwa nie musi być. Ale jak my jesteśmy i się samoidentyfikujemy, to znaczy jesteśmy tym. A Polak to znaczyło mniej więcej w starych czasach to samo, co w Ameryce. Ktoś może być mieć korzenie z Samoa, z Portugalii, ze Szkocji, z Irlandii. Zewsząd jest Amerykaninem. Tak samo było w Starej Rzeczypospolitej. Nie było znaczenia, jakie jest pochodzenie. I to też jest sens Intermarium i nad tymi rzeczami się trzeba zastanawiać, kiedy się patrzy na kołtującą się opiarnię etnonacjonalistyczną, bijącą pianę banderowców czy rozmaitych innych. Bo oni, mimo że się boją Moskwy, wolą zginąć, gotując się w swoim własnym sosie, niż otworzyć się na Rzeczpospolitą i na Międzymorze. To będzie bardzo trudne wyzwanie. Jak to wszystko do siebie złożyć? Dziękuję bardzo. To za chwilę porozmawiamy o tym wyzwaniu, a proszę pana Smyrgałę, żeby opowiedział, jak rozumiem, z nieco innej perspektywy. Dobry wieczór. Może zacznę od tego, że ja miałem bardzo szczególne doświadczenie, którego na początku się trochę obawiałem. Z różnych przyczyn. Ale ostatecznie stwierdziłem, że to chyba jest jedno z najważniejszych doświadczeń zawodowych w moim życiu. Mianowicie była taka sytuacja, że mniej więcej rok temu dostałem telefon w sprawie takiej, że może bym się nie zaangażował trochę w organizowanie szczytu NATO w Warszawie. Zresztą dojdziemy do tego, do Intermarium bardzo szybko. Mógł bardzo długo w ogóle polemizować, czyli dopowiadać te różne rzeczy, ale chcę dobrze, będę wygłośnił. Chcę to ująć w takiej perspektywie współczesnej, bardzo geopolitycznej. Ale oczywiście się zgodziłem. Szczyt NATO w Polsce pewnie będzie kolejny za 50 parę lat, jeżeli w ogóle będzie. Wyzwanie niesamowite, okoliczności przyrody, że tak się wyrażę, rozumiem, wojna na Ukrainie, no, takie, że presja jest bardzo duża. Ja do tego w 2014 roku popełniłem taki artykuł, gdzie cytowałem Intermarium w wersji angielskiej, znaczy tej amerykańskiej, w swojej pracy, bo ono było właśnie w Międzymorzu, bo dostałem prośbę od moich absolwentów, którzy wyemigrowali do Hiszpanii, Rosjanina i Ukrainki zresztą, ale ten Rosjanin to dużo bardziej jest Polak, rozumienie Rzeczypospolitej niż Rosjanin współczesny putinowski. Czytałem czegoś na ten temat nie napisał, więc napisałem taki tekst o Intermarium od bitwy pod Warną do wojny na Ukrainie. No więc zgodziłem się na szczyt NATO. I to mówię, niesamowite doświadczenie, które troszkę trwa w dalszym ciągu, bo teraz jest faza implementacji postanowień. I w toku różnych rzeczy, które tam się działy, rozmawiania na temat tej wysuniętej obecności na to w Polsce, innych rzeczy, wywiady polsko-litewsko-ukraińskiej z Lublina i też innych takich aspektów, pojawia się taka myśl, że jeżeli to cała awantura, wśród której teraz jesteśmy, jeśli tak kończy szczęśliwie, to trzeba będzie jakoś podziękować Władimirowi Putinowi za to, że odbudował ten temat. Dlatego, że wreszcie w ostatnich miesiącach, może nawet trochę więcej miesiącach, może w ostatnich latach, bo ja też się spotkałem z tym wcześniej, jeżdżąc na konferencje naukowe w regionie, zaczęła się pojawiać to poczucie tożsamości. Zresztą w znaczeniu znacznie szerszym niż tylko pierwsza Rzeczpospolita. Chodzi wręcz o, jak powiedział, Rzeczpospolitą jagiellońską w takim stanie, nawet przed Rzeczpospolitą jeszcze. W sensie monarchię jagiellońską w takim sensie, jak to chciał tytuł królewski Władysława Warneńczyka, albo taka mapa jest, którymi krajami rządzili Jagiellonowie w drugiej połowie XV wieku i tam wychodzi, że właściwie ta ten obszar jagielloński to był od Bałtyku do Adriatyku, Morze Czarne. Więc to Intermarium jest nawet szersze współcześnie, takie, które jesteśmy pojawiać. I oczywiście ten czynnik strachu i tej traumatycznej przeszłości, i tego zła, które wyrządziły oba socjalistyczno-komunistyczne totalitaryzmy, czyli czerwony i brązowy, jest tym wszystkim bardzo silny. Ale zaczynają brać też pewne inne elementy. okazuje się, że tych wspólnych wartości typowych do naszego regionu jest znacznie więcej. One nie zawsze się przewijają. Może nie wszyscy jeszcze się podzielają, ale jest ten wspólny element, o którym wszyscy wiedzą. I on w najdziwniejszych momentach zaczyna mieć praktyczną manifestację. Ja teraz takich parę przypadków powiem. Oczywiście to nie ma wielkiego znaczenia geopolitycznego, mam nadzieję, że jeszcze, w porównaniu z tymi rozrywkami może tego świata, którzy piątki przesuwają tu i ówdzie. Ale potencjalnie może mieć, jeśli będziemy umieli tę naszą troskę i nasze pewne poglądy wyartykułować na zewnątrz, jeśli się w tym całkowicie zgadza. No wszyscy mniej więcej wiedzą, że po prostu szczyt NATO są postanowienia, że będzie przesunięcie, będzie obecność zachodnich aliantów w Polsce, więc to łatwiej jest to. Ale co jest ciekawe, jak się spojrzy na to, jaka poza tymi głównymi państwami, które wezmą na siebie ciężar odstraszania, po to, żeby Rosja wiedziała, że jak zacznie konflikt z okolicą, to będzie konflikt z Wielką Brytanią, z Kanadą, z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi z miejsca. Jeśli zobaczymy, jakie kraje się to zaangażowały i jakie kraje wysyłają mniejsze, takie wspierające kontyngenty do tych oddziałów, które mam nadzieję w przyszłym roku się już ukonstytuują, to nagle zobaczymy, że Rumuni chcą wspierać tą usuniętą obecność w Polsce, a my będziemy wspierać Rumunii. Że my prowadzimy misję air policing, czyli zapewnienia bezpieczeństwa w powietrzu nad państwami bałtyckimi i nad Rumunią i Bułgarią. Że jest polsko-ukraińska brygada w Lwowie i przy wszystkich dyskusjach dotyczących historii na poziomie takim współczesnym jest pewne jakby zrozumienie, chociaż oczywiście no nie jest łatwo z nacjonalizmem ukraińskim, ale powiedzmy na poziomie takim geostrategicznym jest bardzo dużo zrozumienia. Że my będziemy też obecni na Łotwie, gdzie będziemy wspierać Kanadyjczyków, ale będą też Słowency, Chorwaci, Czesi w różnych wariantach. Że pierwszym tworem politycznym, międzynarodowym, który zdecydował o wysłaniu wojska i to zbroją i z amunicją do państw bałtyckich, była Grupa Wyszehradzka. Memorandum Ministrów Obrony Grupy Wyszehradzkiej z maja tego roku. Pojawia się to, co Amerykanie nazywają window of opportunity. Unikalna okazja na to, żeby spróbować to zmaterializować, tylko trzeba to zrobić mądrze, ponieważ świadomość historii. I mało tego, jak wspomniałem tutaj przez autora, kryzys migracyjny, to jest dokładnie ta sama historia. Kto pierwszy zareagował w sposób elementarny, zdroworozsądkowy na to? I był przez to poddawany potwornej presji międzynarodowej przez parę miesięcy, dopóki tam ci nie zrozumieli, że jednak to mamy rację. Grupa Wyszehradzka po raz kolejny. Gdzie też mamy swoje wątpliwości, na przykład na tle polityki energetycznej, czy Węgrzy na pewno zawsze grają w tej samej drużynie co my, bo mają swoje pomysły i tak dalej. Ale co do zasady, nagle się okazuje, że jest potężny rezerwuar, trochę zdrowego rozsądku, trochę realizmu politycznego, trochę może stosunkowo krótkotrwałego terroru poprawności politycznej, który zdążył już Zachód w dużej mierze przetrawić nas jeszcze nie do końca. Że te elementy wspólne po prostu są. I to czasami wystarczy podróżować po regionie szeroko rozumianym, żeby te elementy znaleźć. Duża część tego jest w tych książkach, nie będę tych znaków, które są na terytorium dawnej I Rzeczypospolitej obecnej, bo to w książce sobie Państwo spokojnie przeczytałem, znajdą. Tych elementów wspólnej historii jest całkiem sporo. Począwszy od tej Warny nieszczęsnej, która wprawdzie była klęską, ale gdyby zobaczyć, jak to jest upamiętnione w Warnie, to bym chciał, żeby nasze zwycięstwa były tak upamiętnione jak nasza klęska, jako regionu jest tak upamiętnione. Nie wiem, czy ktoś miał okazję być kiedyś w Muzeum Władysława Warneńczyka. Ja pamiętam wtedy pracowałem jeszcze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i straszliwie mnie, w Departamencie Pomocy zresztą, zajmując się zrębami czegoś, co dziś się nazywa dyplomacją historyczną. I tam była niesamowita taka sytuacja, bo zobaczyłem zaniedbane mauzoleum polskiego króla w mieście, w którym każdy wiek był Władysław Warneńczyk, gdzie główna ulica to jest Aleja Władysława Warneńczyka, gdzie klub piłkarski nazywa się Warneńczyk Warna i wszyscy wiedzą, co to było za wydarzenie. Z przyzorowym zainteresowaniem ówczesnym, no, bardzo wielkim polskiej dyplomacji, jestem ciekaw, czy to się od tamtej pory zmienił. Mówiąc krótko, tak patrząc wszystko politycznie, patrząc na to, co się dzieje współcześnie, aktualnie teraz, jest szansa, żeby ten twór, to nie będzie proste, w jakiś sposób się odtworzył i odgrywał dużą rolę. To nie jest przypadek, że to Amerykanie w dużej mierze postawili na tę wysuniętą obecność NATO, która ma ewentualnie tutaj wzmocnić sojusz w tej części Europy, ponieważ widzieli, że w dużej mierze Sami się zainteresowaliśmy własnym obszarem. Pod wpływem książki zresztą w dużym stopniu też się zgadzam. Chciałem książkę po angielsku i to procentuje. Ale jeżeli my sami nie wierzymy w to, że możemy stworzyć alternatywę stabilną w regionie, to nikt tego dla nas nie zrobi. Zanim przejdziemy do dyskusji i pytań i odpowiedzi z sali, to chciałbym się spytać tutaj autora, który w sumie jednak dosyć pesymistycznie podchodzi do koncepcji, znaczy do takiej jakby możliwości stworzenia tego Międzymorza w jakimś tam kształcie na nowo. No właśnie jakoś tam zapatruje, no bo prawda też jest taka, że te takie organizmy związane z Międzymorzem to często powstawały w sposób bardzo niezaplanowany. To nie jest tak, że na przykład pierwsza Rzeczpospolita powstała w tym wymiarze, w jakim ona w jakimś okresie funkcjonowała, że ona powstała w taki sposób, że ktoś sobie usiadł, zaplanował i powiedział, a zróbmy Międzymorze i zróbmy je powiedzmy od Moskwy aż gdzieś tam do okolic Śląska, tak? Czy tam, czy powstała jakaś, nie wiem, książka wcześniej właśnie, która tego typu pomysły przewidywała, zawierała. W jaki sposób te państwa i te bloki państw generują się w sposób naturalny, natomiast w sposób nienaturalny bardzo często są likwidowane, tak jak to było z pierwszą Rzeczpospolitą, która jednak została i tutaj poprę tezę o pewnej wyjątkowości Polski, no, została zlikwidowana w sposób wybitnie nienaturalny. Ale tak jak mówię, powstała kolejna, kolejne wcielenie takiego organizmu w tym regionie, no, czyli to Cesarstwo Austro-Węgierskie, które wypełniło to próżnię. Także pytanie do profesora Chodakiewicza, jakie on widzi perspektywy. Ja oczywiście nie mówię o tym, że ktoś to zaplanuje i zrealizuje, tylko czy to może w jakiś sposób zaistnieć, jak już się z tą czerwoną profesorą uporamy. Rozumiem, że to jest pytanie akademickie. Bo uporamy się z czerwoną profesorą, trzeba tych ludzi kimś zastąpić. Po prostu potrzebujemy ludzi wyedukowanych. Ja pamiętam, jak nasza niemiecka rodzina opowiadała na temat z pewnym zażenowaniem na temat czystek, które przeprowadziły Niemcy zachodnie w Niemczech wschodnich po ponownym zjednoczeniu. Proszę sobie wyobrazić, tam trzeba było ponownie nostryfikować wszystkie dyplomy, nawet w muzyce, bo Niemcy zachodni uznali, że te sowieckie dyplomy w humanistyce, nie w naukach ścisłych, nie u inżynierów, nie tam, gdzie jest solidnie, tylko w tych wszystkich badziewiach, których ja się grzebię. Więc nawet od muzykologii musieli ponownie zdawać egzaminy. Wyszły oczywiście plagiaty, jakieś cuda, nominacje z partyjnego klucza, to wszystko było czyszczone. Niestety na zwolnione pozycje na katedrach zjawili się trockiści z Niemiec Zachodnich z odpowiednimi dyplomami. Nikt takiego nie życzyłby w Polsce, bo to już się samo stało. Nie było czystek, ale tuzy marksizmu-leninizmu przekwalifikowały się na tuzy marksizmu-lesbianizmu. Mamy to, co mamy. Wydaje mi się, że trzeba tworzyć własne uczelnie, wysyłać dzieciaki, to się samo nic nie dzieje na zachód, na naukę. Niektórzy będą skorumpowani. Oczywiście jestem jak najbardziej za stypendiami dla polskich studentów, ale w naukach ścisłych. Humanistyka jest bardzo ważna, ale jest to specyficzny dział, gdzie nie należy tego wspierać państwowo. Jeżeli ktoś chce prywatnie wspierać dzieciaki, które chcą studiować historię, nauki społeczne, to fajnie. Niech sobie jadą do Oxfordu, czy też do do Paryża i studiują. Czyli po pierwsze trzeba mieć kadry. Nie wystarczy wywalić, wykopać ukąszonych Hegelem, pseudointelektualistów, prymusów selekcji negatywnej z PRL-u, którzy się teraz sklonowali w młodszym pokoleniu. Trzeba mieć kogoś, kto jest wykształcony, się na takich rzeczach zna i będzie gwarantem kontynuowania tradycji. Bez tego jest bardzo trudno. Ogólnie rzecz biorąc, odchodząc od akademii, to zadanie, które jest przed nami, przed Państwem, jest tak niesamowicie trudne, bo wszystko otwiera się naraz na wszystkich frontach. A powinna być po pierwsze wizja strategiczna. Chciałbym usłyszeć, że tu jest konsensus, że wiadomo, co chcemy. Jak jest konsensus, to można wypracować wizję strategiczną. Jestem od tego, żeby sugerować rozmaite rzeczy, a nie jestem od tego, żeby zbudować konsensus. Ja jestem, to się nazywa Red Team, czyli zespół czerwony. Oznacza to, że ja mogę powiedzieć prezydentowi czy dyrektorowi biura ministrowi, że mogę powiedzieć szefom Zjednoczonych Szefów Sztabu cokolwiek chcę, bo mnie nikt nie wyrzuci, bo oni mi nie płacą. Ale ja nie jestem od tego, żeby tworzyć konsensus, żeby tą wiedzę rozszerzać wszędzie. Ja jestem od bycia lodołamaczem. To znaczy zwykle do mnie się strzela. Zwykle jest na mnie obrażony. Jest taka zasada, że się nie strzela do posłańca, ale do mnie się strzela. I po prostu musi być wykonana robota wielopoziomowa. A to będzie tylko możliwe, jeżeli się zaczniemy ze sobą zgadzać, a jednocześnie nie będziemy brali. Na przykład Tomek zaczął tutaj personalizować nazwiskami, kto jest taki czy owaki. Ja staram się na to nie patrzeć w taki sposób. Ja patrzę się na ideę, na pewne rzeczy, które są abstraktami i staram się przemodelować wszystko tak, żeby wróciło do naturalnego koryta życia. To, co jest esencją polskości i to, co jest kontynuacją tradycji, tak, żeby można maszerować śmiało do celu, z którym się większość zgadza i który większość wytycza w sposób zupełnie świadomy. Nie chcę, żeby było tutaj jak w Ameryce, w imperium w większości wypadków wszystko to, co my robimy, jest reaktywne. O kurczę, znowu coś się pali, no to lecimy z workiem dolarów i zarzucamy ten ogień. I tak od jednego pożaru do drugiego w ogóle beznadziejnie, bez żadnej wizji strategicznej. Nie znaczy to, że nie ma ludzi, którzy rozumieją, co to jest wizja strategiczna w Stanach Zjednoczonych. Są, ale ostatni raz byli u władzy, jak wybrano prezydenta Reagana, jak Reagan, Ronald Reagan. Od tego czasu jest właściwie gaszenie pożarów, a w najbardziej groteskowym stylu to było robione za prezydenta Busha seniora, który chciał ocalić Sowiety. Tak się bali destabilizacji, że nie chcieli temu wampirowi koka w serce wbić. Jakie to jest myślenie strategiczne? Nie ma. Reagan miał, rozwalamy Sowiety. Miał wcale sobie nie zrobić. Spytano go się, stąd myślano, że jest głupkiem, spytano go się, jak szedł na prezydenta, czy ma sposób na zakończenie zimnej wojny. On powiedział, tak, mam. A jak? Ja mówi, no my wygrywamy, nie przegrywamy. I oczywiście media, jak zwykle, uznały, że to jest kolejny wyraz prymitywizmu Reagana, ale prezydent Reagan naprawdę miał plan strategiczny i wiedział, co chce zrobić. Także proszę się brak myślenia strategicznego jest raczej w większości miejsc normą, ale chciałbym, żeby przynajmniej tutaj były środowiska świadome, które takie plany mają, które myślą dalekosiężnie. I wydaje mi się, że do tego jest potrzebna mikrohistoria, czyli przywrócenie tego, jak było naprawdę na mikroskali, z czego może powstać synteza. Taka, gdzie byłby konsensus na początku dla Polaków, a potem dla innych w Intermarium. Przychodzę do kościoła w Wilnie, a tamte osły dłutem zbili polskie litery i wpisali jakieś tam idiotyzmy po swojemu. Idę gdzieś tam Żmudzin. Czy nawet idę gdzieś, patrzę, Emilia Skladeraitas, to zaraz do cioci w Londynie. A Mickiewicza? No Mickiewicza, ja nie znam tej rodziny osobiście, ale moja ciocia jest Sklader, także zaraz do Londynu, żeby jej powiedzieć wściekła, jak nie wiem, zrobiłem zdjęcie, żeby jeszcze się bardziej wściekła. To było w latach 90. Mickiewicz jest... Ja wszystko rozumiem. Do mnie też mówi, że jestem Chodakiewiczem. My jesteśmy Władysław Borejko, czyli Rusini, a nie Żmudzini. To są właśnie szaleństwa etnonacjonalizmu. I ja rozumiem, że malutkie narody to potrzebują w pewnym sensie, bo jak były niszczone, to tak reagują na Niemców i Sowietów, ale przecież nie na Rzeczpospolitą. Kurpie, Kaszuby, Tatarzy, tutaj Żydzi, Szkoci, żyli sobie w tej Rzeczpospolitej, w Międzymorzu. I ja się zgadzam, nawet wtedy, w starej Rzeczpospolitej, wizja była dużo szersza. Chorwaci, jedną z największych epopei chorwackiej poezji jest elegia do Bitwy Chocińskiej, gdzie ludy bałkańskie śpiewały i się modliły, że Rzeczpospolita przyjdzie i ich uwolni od pochańca, od Turków. To było coś niesamowitego, taka nadzieja w XVII wieku. Bułgarzy nie są wyjątkiem. Za każdym razem, jak zatopała sobie husaria i zmiotła hołotę, pchającą się do Europy, to dawało nadzieję ofiarom. Serbom też. Serbom dużo czasu zajęło, zanim w Serbii, w wyobraźni serbskiej, Moskwa zajęła miejsce Rzeczpospolitej, bo Moskwa była Johnny Come Late. Pojawili gdzieś w XVIII wieku, w XIX, w tamtych okolicach, jak już Rzeczpospolitej nie było właściwie. I wydaje mi się, że Rzeczpospolita miała dużo bardziej ciekawy, sprawiedliwy, dobry program na to, jak to wszystko zorganizować. A rozmaite powody są, skonfederowały się, zlały się i spowodowało, że ten projekt upadł. Także również warto jest badać i również warto jest zachęcać sąsiadów do tego, żeby się zajmowali własną historią. Czy oni będą to robić w sposób infantylny, czy nie, im szybciej z tego stadium wyjdą, tym lepiej dla Intermarium. Również Polacy powinni odejść od tego narodowo-bolszewickiego modelu, który nałożyła komuna tutaj. To wszystko jest etnonacjonalistyczne. Mam zawsze etnonacjonalistom sugeruję, żeby zrobili sobie badania DNA. To jest bardzo rozbalające. Moja ulubiona historia to była takiej mojej przyjaciółki kubańskiego pochodzenia, urodzonej w Miami. Ona miała koleżankę ze szkoły, która to koleżanka była marksistką, czarną, nacjonalistką z Fletcher School, potem była w Departamencie Stanu i ta koleżanka poszła sobie nawet na wakacje, jeździła do Kuby, co było nielegalne. Do Kuby jeździła. I opowiadała o tym czarnym nacjonalizmie, jak fajnie. W końcu ta Tania, która jest trochę Greczynką, trochę Chorwatką, kimś, no Kubanką jest, od późnego XIX wieku, se sprawdziła, jak tam jest z Hiszpanii, jej mama, czyli tam Hiszpanką, Chorwatką i Greczynką. No to powiedziała tej swojej koleżance, ty stara, ty sobie zrób test DNA. O, oczywiście, zrobiła test, 40% Japonka. I nikt tu nie w domu nie mówi, żadna z kobiet się nie przyznaje, skąd to 3% jakaś tajemnica. Nauka też potrafi wyzwolić ludzi z badziei. DNA jest nowym polem, notabene, to też Intermarium powinno przestudiować. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że wstępne badania DNA pogrzebały sławetną szkołę niemiecką XIX-wieczną. Bo tutaj myśmy byli Hołotą, czy wyjście powiatu jest było ze wschodu, także kto kiedyś taksówka w Warszawie powiedział, mówiąc, te Ham z Zabuga, wiecie, się natychmiast zidentyfikowała jako Ham z Zabuga, z Wilna, znaczy. Żwilna, przepraszam, to moja babcia mówiła. W każdym razie badania DNA wskazują, że ludność tubylcza, czyli Państwo, byliście tutaj jakieś, no, 4000 lat? Prawie to jest taka teoria, że być może wcale, znaczy jedna teoria, czy hipoteza jest taka, że DNA wskazuje, że jesteśmy z Sarmacji, to znaczy z północnego Pakistanu, tak? Iranu, z płaskowyżu aryjskiej. Ale jest taka jedna z teorii, że na pewno musieliśmy wysłać ludzi tam, a wcale z dawna nie przyszliśmy, czyli byliśmy tutaj od dawna. To wszystko burzy rozmaite, baziewne mity i to, co było tworzone na rzecz ideologii. A to, co nasi przodkowie o Intermarium sobie wymyślili i jak to wszystko powinno być słusznie ułożone, okazuje się, że to są wartości uniwersalne, bowiem oparte są one o wolności. I po prostu tego nie można przebić. I to musi wrócić. To musi wrócić. Dlatego było tak piękne. I dlatego o tym wciąż gadamy, a nie jakiś tam socjalistyczny badziewie. Też pana Smyrgałę proszę o skomentowanie tego problemu. Może właśnie z perspektywy tego szczytu NATO, czy tam, no tam jednak się zjechali ludzie właśnie z Międzymorza między innymi, tak? No jak, czy istnieje jakakolwiek świadomość, że ewentualnie przynajmniej jakaś grawitacja między ludźmi z tych ośrodków w tej chwili? Tak, najkrótszy głos. Nie wiem, jak mówię szczegóły, czy jest sens Państwa zanudzać, ale tak, tak po prostu jest. Oczywiście tu widać tych decyzjach, o których już mówiłem. One częściowo wynikają z mapy, częściowo z prostej geografii, częściowo z techniki wojskowej, tego co ona pozwala, jaki zarząd itd., ale to jest coś więcej w moim odczuciu. I to nie chodzi o jakiś tam naiwny romantyzm dotyczący jedności, bo byśmy mogli długo rozmawiać o tym, czy był pan w XIX wieku na przykład, ale to po prostu są interesy. Okazuje się, że mamy wspólny interes. Ja do tego elementu wspólnej wartości i wolności powrócił. Myślę, że tak, że gdyby się nad tym dokładnie zastanowić, to Intermarium, to Międzymorze nie tworzy elementów kulturowo-religijnych, a w żadnym wypadku nie językowych, ale właśnie pewien zestaw wartości, z których wolność, a raczej obrona tej wartości przed jakąś formą ucisku i totalitaryzmu i systemów, które są niewolne, jest tym głównym budulcem całej tej tożsamości. I tak kiedyś o tym myślałem, że tak naprawdę, jak straszną furorę zrobiło zderzenie cywilizacji Huntingtona, to gdyby zderzenie cywilizacji Huntingtona wzbogacić o to, jak cywilizację Felix Koneczny definiował, to nagle się okaże, że ta historia pewnej walki o wolność to już trwa mniej więcej 1000 lat. Które jest takie założenie, które trzeba przyjąć, które się nie spodoba na zachód od Odry, że Niemcy nie są cywilizacją europejską, tylko są cywilizacją bizantyjską tak naprawdę i zakon krzyżacki również tam cały parę innych rzeczy. A że Europa to jest tu, to zresztą Piłsudski powiedział, że Europa to wszystko, co jest najfajniejsze z jego uważanych, prawda? Na obrzeżach, a ten środek trochę mniej. Myślę, że miał w dużej mierze rację. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to uwielbienie wolności i pewnej takiej cywilizacji, trafiłem kiedyś w książce archeologa na kapitalne zdanie. Profesor Przemysław Urbańczyk, on zajmuje się archeologią państwa wczesnopiastowskiego. Tak. I on napisał jedno kapitalne zdanie, że przedmiotem osobnych badań powinno być, jak to się stało, że mimo tysiąca lat naporu z obu stron, wschód-zachód, czyli powiedzmy tam ze wschodu turańskiego, jak rosyjskiego, ruskiego, no ruskiego nie, jak cały tak trwał, i z zachodu, czyli z Niemiec, ekspansja, ten, no trakt na chwostę, nazywamy rzeczy po imieniu, że udało się zachować tożsamość i przetrwać w tym 1000 lat, mimo tego, że atuty materialne i przedne, wszelkie inne były zawsze po stronach tych napierających zewnątrz. I to pisze archeolog w ogóle nie zajmując się tą taką historyczno-politologiczną perspektywą, historią idei, tylko rzeczą czysto taką no, materialną, namacalną. Jak to się stało, że te języki przetrwały, nie znały się we francuski przy wignięciu ramienia oksytańskiego, prowansalskiego, w dużej mierze mniejszych języków nieromańskich. Że podobnie się nie wydarzyło jak w Niemczech, tylko że tak sobie to przetrwało. Mimo, że z zachodu, ze wschodu i o czym zapominamy, ale nam to zostanie bardzo szybko przypomniane, z południa i z północy też tak naprawdę, prawda? Z Atlantyku była potworna presja, ale gdzieś to przetrwało. To moim zdaniem jest taki dowód, nie wprost na to, że ten wspólny jakiś rdzeń jest, czy to jest interes, ale to jest interes wynikający z pewnego podobieństwa mentalnego, z podobnego rozumienia pewnych rzeczy. Tak mi się wydaje. Może to brzmi optymistycznie, ale nadmiernie, do nadmiernego optymizmu nie mam specjalnych dyspozycji, ale wydaje mi się, że tak, że coś wspólnego jednak nas łączy. No i to w takich sytuacjach zaczynamy robić właśnie chociażby jak, nie wiem, szczyt NATO. Jak to, że teraz moim zdaniem będziemy rośli w siłę, to jest jeszcze jedna na nie przyczyny, bo na południu dzieją się złe rzeczy i za chwilę może ten południowy, taki to co południową flanką nazywa, w dużej mierze odpaść. Wtedy się okaże, że to, co tu się u nas dzieje, jak to będzie stabilne, jak będziemy funkcjonować, jak nas będziemy postrzegani przez hegemona z oceanu, bo Stany ciągle są wyglądane, trzeba spojrzeć prawie w oczy, może odegrać bardzo dużą rolę. Ten interes po prostu moim zdaniem się tutaj coraz wyraźniej kształtuje. Można pobudować na tym, na wypowiedzi doktora Smyrgały kilka rzeczy. Po pierwsze, jedną rzecz, która jest spajająca, przynajmniej na kresach północno-wschodnich, jest Sienkiewicz, czyli romantyzm mimo wszystko. Na początku lat 90. spotkałem w rządzie łotewskim człowieka Łotysza, który cytował Sienkiewicza. Powiedział, że Sienkiewicz mu wszystko, co chciał wiedzieć o tym miejscu, gdzie mieszkał, wytłumaczył. Naturalnie nie będą takie same reakcje na ziemiach Ukrainy, na Ukrainie, na Sienkiewicza, ale mimo wszystko nie jest jedyna rzecz. Uczył mnie profesor Michał, przyjechał do nas do Kolumbia z Rumunii, otomanista, który był studentem świetnego, u nas uczył w Uniwersytecie w Chicago i nawet go widziałem jeszcze z 30 kilka lat temu w Berkeley. Halil İnalcık to jest wiodący otomanista, nie wiem czy Inalcik B. Ja nie wiem, czy on jeszcze żyje. W każdym razie ten jego student, główny bałkanista, powiedział mi tak, no nie ma lepszych rzeczy, żeby zarekomendować do czytania komukolwiek niż Sienkiewicz. Tam się wszystko zgadza. I to są specjaliści. To samo Halil İnalcık myślał, tylko że nie powiedział, był obrażony dosyć. On starał się wytłumaczyć z zachodniej terminologii, jak fajne było Imperium Osmańskie i to oczywiście w Ameryce kupowano, bo wystarczy mówić kulturowo takim samym językiem i do wszystkiego przekonać. Na przykład do komunizmu, że to jest właściwie Thomas Jefferson, tak komuniści robili amerykańscy. Więc nie ma lepszego niż Sienkiewicz, natomiast jeżeli chodzi nie o uczucia, nie o wyobraźnię, które są najważniejsze, bo kultura jest najważniejsza, to rzeczywiście Koneczny powinien być w jakiś tam sposób zmodernizowany, bo jest dosyć twardy, to są same lata 20. i 30. W związku z tym to nie jest ten natężenie uczuć. Oprócz Konecznego zachęcam Państwa do lektury Ada Bozeman. To była Niemka bałtycka, urodzona w Rydze. Ada Bozeman wstała u nas na uczelni i oskarżyła publicznie Huntington o plagiat. Ja jej powiedziałem, jak splagiatował to Konecznego, ale Konecznego nie czytał, natomiast Ada Bozeman na pewno czytał, a Huntington był liberałem, był demokratą, był zastępcą profesora Brzezińskiego, Ludwiga Brzezińskiego, National Security Council, sam nie był konserwatystą. Z Harvarda może znał 3 języki, Ada Bozeman 7, profesor Koneczny 35. I o czym tu mówimy? Konecznego absolutnie trzeba studiować dalej, studiować. Teraz ostatnia rzecz. Pan zwraca uwagę na to, co się dzieje na południu i rzeczywiście tam się dzieje wiele niepokojących rzeczy na wielu poziomach. No to będę nie tylko w Grecji, w Turcji, również we Włoszech, a szczególnie w Hiszpanii, ta południowa granica pada, imploduje. Mój kolega, który skończył Uniwersytet Paryski nr 4, który jest profesorem stosunków międzynarodowych w Saint-Cyr. To jest podkładam żurka. On się nazywa Thomas Flichy de Lanville. Mówi, stary, niedługo Niemki tam będą do Polski uciekać. To nie są żarty. Ja pytam się, Tomas, a do czego się przygotowujesz ten film? Już niedawno widzieliśmy. A on mówi, jak to do czego? My w tej chwili opracowujemy warianty wojny domowej. W Polsce wojna domowa nie istnieje. W Polsce zostało trochę postkomunistyczna pasożyta, którego jak się Państwo pozbędziecie, to wszystko zniknie. Po prostu zniknie. To cała gazeta wyborcza i to całe środowisko, które Was terroryzuje, stara się kontynuować PRL, formie post-PRL. Wszystko zniknie. Natomiast w Francji jest rozdziew od rewolucji francuskiej. We Francji, przepraszam, rewolucji we Francji. Także w tej chwili znowu nastały ciekawe czasy i jest przepracowywanie. I naprawdę czas, żeby się nad tym koncepcyjnie zastanowić i się w jakiś sposób zjednoczyć i wypracować konsensus, żeby temu wyzwaniu sprostać, żeby to nie było zaskoczeniem, co nadchodzi. Pytali mnie się w Pentagonie o tym, a skąd wiedziałem? A ja bo czytam. Jak to powiedział jeden z polskich ministrów spraw zagranicznych. Stary, tyle masz książek, co zaczytać? I co ty, jak się pisze, to się nie czyta przecież. Ale tłumaczę może, co to za tam profetyczny głos w tej książce. Otóż Marek pisał o Ukrainie, w tym sensie ta książka jest troszkę nieaktualna, bo pisał to przed tymi wszystkimi wydarzeniami, które znamy. No i on napisał tam właśnie, że no, Ukraina jest niestabilna i najprawdopodobniej dosyć szybko straci Krym. No i nie minęły 2 lata, rzeczywiście ten Krym odpadł od Ukrainy, więc tak... Promemoria zostawiliśmy do formy niezmienionej, a jeszcze może mi się chciało opisywać zmiany, więc już tak zostało. Ale on przestał spać, po prostu muszę przynajmniej z 2 godziny na 24 się regenerować. Warto zauważyć, jeszcze zanim przejdziemy do pytań, że ta koncepcja Międzymorza w ogóle w Polsce sobie już kiełkuje od dłuższego czasu. Jak oczywiście wychodziło nawet w podziemiu takie słynne pismo ABC, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. No, generalnie przez ten taki dominujący wtedy nurt było to traktowane jako pewnego rodzaju śmiesznostka. Potem jakoś to sobie tak, nazwijmy to, funkcjonowało na peryferiach rozmaitych koncepcji historycznych. No z uwagi właśnie na tą naszą czerwoną profesurę, która teraz dosyć intensywnie ruszyła do boju z tą koncepcją Międzymorza, wyśmiewając to jako jagiellońskie wrzonki PiS-u czy coś w tym stylu. No i warto dostrzec, że w ostatnim czasie, nie wiem czy to przez wydanie książki Marka, czy z jakichś innych powodów, no pojawiło się parę artykułów też właśnie w tym środowisku, gdzie no po prostu ta koncepcja jest traktowana jako jakieś tam mrzonki, marzenie o tam kolejnej Japonii, czy czymś takim. No oczywiście to są takie wypowiedzi zupełnie wyrwane z tego kontekstu, wynikające z tego takiego patrzenia na historię, jakby się tak naprawdę ustaliła na zawsze w 1945 roku. Tomek, daj trochę czasu, ochłoną i będą pierwsi w kolejce po granty. Na Międzymorzu. Śmieję się z tego, dlatego że dziesiątki tysięcy prywatnych dolarów, głównie Tomka, ale nie tylko, poszło na nasze badania antypolskiej operacji, gdzie nikogo zupełnie nie interesowało. Prawie nikogo. I w momencie, jak antypolska operacja dostała imprimatur po zwycięstwie PiS-u, że zainteresował się tym i Antoni Macierewicz od zawsze o tym wiedział, ale zainteresowało się oficjalnie państwo polskie, no to ci sami ludzie, którzy byli w orkiestrze, natychmiast stanęli przeciwnej, wyśmiewającej się z orzeźni, czy ignorującej rzeź Polaków, ludzie zbijający podania o zapomogę, żeby dalej to badać. Oni dostali teraz grants, tak, setki tysięcy złotych, na pewno jeszcze z Unii Europejskiej, a to są koszta bardzo wysokie, dlatego że trzeba tam jechać, dłubać. To jest jeszcze jedno z zaniedbanych pól, które zostało tym razem odkryte właściwie dzięki uporowi Tomka. No to pisano 20 lat temu naturalnie, jako postulat badawczy, napisałem taką pracę o postulatach badawczych pod tytułem Ciemnogród do prawicy i lewicy. I między innymi miałem nadzieję, że ktoś zacznie dłubać. Taki pan profesor Iwanow bardzo dawno temu coś napisał, ale to jest głównie historia pisana prasa. I jeszcze taki pan Lizak ze Szczecina napisał o rozstrzelanych Polonii. O to były zupełnie niezauważone pozycje. A solidnie, żeby opracować cokolwiek, trzeba uporu i środków. I te środki były prywatne, a nie państwowe. A wprost przeciwnie, ze strony państwa były tylko kłopoty. I jedna, zacytuję jedną opinię, to by poprawił jak skrzanie. Opinię naukową. Co prawda nie czytałem prac doktora Sommera, ale z internetu wiem, że to on jest ekstremistą. Znaczy, nie wiem, tak, że niekoniecznie praca musi być sine die lexum. Aha, no, to jest to samo przecież. Ktoś wydał opinię o czymś, czego nie czytał. Człowiek z tytułem profesorskim, bo go z post-PRL-u, bo go proszono, żeby wydał opinię. No, która skutkowała. Wiele lat skutkowała. Szanowni Państwo, także w tym momencie zapraszam do dyskusji. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie albo jakiś głos, to zapraszam. Tak, to proszę mówić. Ale mikrofon, zapraszam Pan. Ja myślę, że właśnie Paweł. Pytanie o Białoruś i i ostatnie ruchy naszego rządu próbujące zbliżyć się z Białorusią i jaka jest szansa na to, żeby Białoruś działała w stronę Międzymorza, a odchodziła od Rosji. Realne. Znaczy ruchy dyplomatyczne to jest inna sprawa, natomiast ja mogę powiedzieć o takiej ciekawostce. Otóż o ile te postulaty zmierzające w kierunku tego przysłowiowego czy umownego Międzymorza padają na rozmaitych jakby przestrzeniach politycznych czy przestrzeniach dyskusji, to Białoruś jest właśnie jednym krajem, gdzie powstała już to, no, parę lat temu taka organizacja wprost odwołująca się do tradycji I Rzeczpospolitej. Krótko mówiąc, i to stworzona organizacja przez młodych ludzi, krótko mówiąc, tam jakaś taka grupa, właściwie nie wiadomo na jakich podstawach, natomiast prawdopodobnie na podstawie jednak tego, że odżyła w nich ta tradycja. Wprost postulują powrót do takiej formacji, jaka miała miejsce w wieku tam XVI czy XV. I oni nawet przyjeżdżali do Polski i szukali, parę lat temu przyjeżdżali i szukali kogoś, kto by ich poważnie potraktował, bo niestety nikogo nie znaleźli. Tylko dwie krótkie uwagi. Pierwsza jest taka, że pytanie fundamentalne brzmi, czy wolimy mieć z Rosją 210 km granicy, czy tam niecałe 600? I to jest pierwsze pytanie na temat tego, jaki powinien być stosunek do Białorusi, czy powinniśmy się na Białorusi otwierać, czy nie. Jakby zamykam moim zdaniem rozmowę tak w ogóle. To po pierwsze, a po drugie w 2013 roku, jak po prostu 50-lecie powstania styczniowego, muszę powiedzieć, że jak mam to jeszcze cofnąłem do tego powstania, ale jakby zostaje, jeśli chodzi o samą decyzję i tam rachunek środków i tak dalej, ale bardzo mnie uderzyło to, że na Litwie bez cienia wątpliwości był rok 2013 ogłoszony rokiem powstania styczniowego po 150. rocznica. Również na Białorusi, na Ukrainie. A jak ktoś sobie sięgnie pamięcią, co się u nas działo, żeby łaskawie panowie parlamentarzyści, panie parlamentarzystki raczyli jakoś te żaby przełknąć w cudzysłowie, no to mniej więcej pokazuje też pewien stan kondycji umysłowej u nas, ale też to, że jednak te możliwości poszukiwania wspólnych akcentów są. To tyle się. Powstanie styczniowe było ostatnim aktem w sprawie Rzeczpospolitej. Opisuje w swoich pamiętnikach Michał Wolejka, książę Pierre Jesławski, jak całe wioski pod Danii szli do powstania z panami, to znaczy ze swoimi litewskiego pochodzenia Polakami. Na Białorusi to jest trochę trudniej, chociaż tam też były jakieś tam obchody, dlatego że Białoruś kontynuuje tradycję sowieckie i jest to ujmowane w formie boju ludu przeciw panom. I sztandarową postacią w Rusi Białej jest Konstanty Kalinowski, czyli Konstanty Kalinowski, który nawet nie znał rusińskiego, oprócz prostych koment. I był naturalnie szlachcicem, który prowadził kampanię do boju. Ale na takich rzeczach można budować. Nieważne jak spaczyli to Sowieci, to jednak ziarno przestało. Ponadto, aby odpowiedzieć Panu na temat gry dyplomatycznej. Czasami, i ja wiem, że to zabrzmi nudno, co się liczy, to jest proces. Proces to znaczy serię spotkań, uśmiechów, przecinania wstąp, obrażania się wzajemnego, żeby to się cały czas toczyło. Dlaczego proces jest ważny? Bo wtedy strony rządzące i tu, i na Rusi Białej, czy nawet na Litwie, widzą się jako ludzie i mają ze sobą do czynienia. I ten proces nie powinien być procesem dla samego procesu, żeby po prostu się tylko toczył, tylko powinien mieć wymiar strategiczny, mianowicie Ruś Biała będzie chciała być z Polską i będzie chciała bliżej z Rzeczpospolitą, jak tutaj będzie potęga i prosperita. Na to trzeba bezpieczeństwo, czyli broń atomową, numer 1, a numer 2 trzeba takiego prawodawstwa, żeby ludzie mogli swoje mózgi tu używać i mnożyć majątek indywidualny i narodowy. Takiego systemu trzeba, żeby Polska po prostu była silna i bogata i zamożna. Jak się jest bogaty, silny i zamożny i można się samo bronić innych, to wtedy ci słabeucze przychodzą sami. To jest żaden problem. A w międzyczasie nie martw się, co być nabzdyczony na tyrana Łukaszenkę przez komuś z KGB. Dobrze o tym nie trzeba o tym pisać. Natomiast warto z tymi ludźmi, ktokolwiek to jest, na wielu poziomach mieć jakieś oddanie. A jak Polska będzie miała strategię, wyobraźnię i środki, to będzie się można zająć dyplomacją publiczną, czyli dyplomacją skierowaną do ludzi, do obywateli, Rusi, Białej, Litwy i tak dalej, ponad głowami rządu. Dyplomacja publiczna. Co więcej, ta dyplomacja nie powinna tylko skupiać się na osobach samoidentyfikujących się jako etnopolacy, bo to jest postrzegane nie tylko jako promocja piątej kolumny przez stronę ukraińską czy białoruską, ale przemawianie do innych, którzy się nie identyfikują z polskością rozumianą etnonacjonalistycznie, czy źle zrozumianą etnonacjonalistycznie. Trzeba się zwracać do Żmudzinów, trzeba się zwracać do Białorusów, do tutejszych, do Ukraińców, do kogokolwiek w takim języku, żeby zachęcać ich do samowyzwolenia z pułapki etnonacjonalizmu, który paraliżuje wszelkie ruchy i nie pozwala im wzmocnić się samym i nie pozwala im na bycie częścią Intermarium. Więc ja patrzę na to, co Mateusz zrobił Morawiecki ostatnio w Mińsku, jako część procesu. Co z tego wyjdzie? No, jak Łukaszenko się zna na tej zabawie, to będzie się umizgiwać, wyciągnie co będzie chciał, czy będzie próbować wyciągnąć co chce od Polaków, a potem się zwróci do Moskwy i zacznie się podlizywać do Putina, żeby od niego coś wyciągnąć. Także jest to gra cyniczna i zawsze to tak wygląda, również jednocześnie będzie z Chińczykami gadać. Ale to jest gra. Jeżeli Polacy są świadomi, że to gra, to nie będą zawiedzionymi kochankami, bo nie dadzą się. Ale jeszcze wracając do Białorusi, to sytuacja jest tyle ciekawa, że tam oprócz tej wizyty wicepremiera Morawieckiego, która chyba była jednak jakąś reakcją na jakieś ruchy, no to tam doszło do dwóch takich dosyć znamiennych zdarzeń. Znaczy po pierwsze Łukaszenka otworzył granice dla Polaków w rejonie kanału augustowskiego łącznie z Grodnem i w tej chwili tam można sobie pojechać bezwizowo i zrobił to właściwie bez żadnej jakby propozycji, że Polacy coś tam otwarli w zamian, tak jak to było w Kaliningradzie. A druga sprawa, że z kolei Rosjanie zamknęli Białoruś jako drogę tranzytową do Rosji. Także ewidentnie jakieś tam duże napięcie istnieje i jakby te ruchy, które teraz obserwujemy, są tego efektem. Tak? W przeciwieństwie do tu poprzednich, ja mieszkam na Białorusi 25 lat. Uczestniczę w życiu politycznym, wstawałem w 5 wyborach. Na szczęście, jak widzę, jestem tutaj. Pierwsze, co trzeba powiedzieć o Aleksandrze Grigorowicz Łukaszence. To był człowiek, KGBista, to nie jest głupi człowiek, ale on był oficerem politycznym. I to jest jedno. I to na między innymi w więzieniu. Więc jego kwalifikacje są bardzo słabe. Ale przekonam, ponieważ to było mówione o Białorusi długo i szeroko, to ja chcę coś powiedzieć. Pan Morawiecki przyjechał i nie zdaje sobie sprawy, że Łukaszenko jest na kolanach. Rosjanie już mają go dość. On zaczął robić kroki w stosunku do Zachodu. Kto jeszcze gorzej jego postawia w stosunku do Rosji. Proszę Państwa, wszystkie banki są bankrutem. Najmocniej, przepraszam, ja to bardzo bym chciał kogokolwiek urazić, że jeżeli prosiłbym o to, żeby Pan zadał pytanie. Nie, jeżeli Pan mówi o tej otwarciu granicy, to jest totalna bzdura, bo po prostu turystyka białoruska byłaby fajna, gdyby było przejście przez Białoruś do Litwę, a jest tylko wejście, a wyjścia nie ma. I w ogóle Białoruś może mieć dość dobre wpływy z turystyki, ale nie przy Aleksandrze Łukaszenko. Wszystko, co jest w tej chwili, jest tragicznie i będzie gorzej. Jedyna rzecz dobra, że obywatele Białorusi wiedzą jedno. W Polsce zarabia się więcej, a ceny są niższe. I to jest najważniejsze. I dlatego obraz Polski jest dobry. Tak, proszę Pan. Prosił o pytanie, a jakby polemikę, taką dyskusję byśmy zostawili sobie na koniec, jeśli starczy czasu. Ja bardzo przepraszam, jeśli zadam pytanie, będzie to śmiesznie, bo nie czytałem książki i dlatego może to pytanie będzie, ale nie było mówione na ten temat, więc pytam. Dla mnie jest dość oczywistym, że kraje Międzymorza bardzo by chciały zorganizować jakąś bardzo poważną alternatywę polityczną w Europie, gdyż wszystkie narody i państwa Międzymorza są świadome, że są przez Centrum Zarządzania Europejskiego traktowane, jeśli nie podmiotowo, to instrumentalnie na pewno. Moje pytanie jest także, myślę, że nawet Białoruś w Ukrainę nie wierzę, że chciałaby dołączyć ze względu na etnonacjonalizm, bardzo silny, który ostatnio zresztą był bardzo ładnie eksponowany właśnie w związku z naszym znakomitym filmem. Pytanie moje brzmi, na świecie mamy następujące siły polityczne ważne. Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja i Niemcy z Francji. Jakie tych potęg światowych mogą być, komu może zależeć na tym, żeby powstało Międzymorze? Nawiasem mówiąc, Panie Profesorze, nie wierzę, że Ameryce zależy na tym, ale może się mylę. Ameryka i pruska armia są rozmaite orientacje wewnątrz Stanów Zjednoczonych. To też nie Chiny, ani nie Rosja. Rozmaite orientacje mogą dojść albo nie dojść do władzy. I jeżeli, jeszcze raz powtarzam, priorytetem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jest stabilizacja. Jeżeli Intermarium da taką stabilizację, a jeżeli będziemy mieli ciągłe zamieszki, zamachy terrorystyczne we Francji, w Anglii czy w Niemczech, no to znajdą się takie siły w Waszyngtonie, nad czym pracujemy, żeby wspomóc Was w Waszej misji cywilizacyjnej, chronienia Europy. Nie jest to tak, że Ameryka zrobi, tylko że może się znajdzie opcja, a są już środowiska, które o tym myślą. I w Ameryce to działa mniej więcej tak, no fajny pomysł, to spróbujmy. I idzie $3 tryliony. Wie Pan, że tyle wydaliśmy pieniędzy na wojnę w Afganistanie. Czy wiecie Państwo ile? Dużo. Trylion? Wydaliśmy 10 razy więcej niż na plan Warszawa. To jest się w głowie nie mieści. Ktoś pomyślał, że to będzie dobry pomysł. No i tak już idzie. Jeżeli ktoś pomyśli, że do Intermarium jest dobry pomysł i się zacznie to wdrażać, to Polska musi być przygotowana. Ja nie twierdzę, że to się stanie, bo to nie jest tylko sprawa lobby, przede wszystkim to jest sprawa fermentu intelektualnego w imperium oraz po pierwsze wyartykułowania tych pomysłów, a po drugie ich opakowania i strategicznej komunikacji. I jeżeli zacznie się walić i palić, zwykle wtedy Ameryka wkracza, tylko że Polska na coś takiego walenie i palenie się powinna być przygotowana 15 lat przed waleniem i paleniem się Paryża, czy zapaścią Hiszpanii, czy rozpadem Grecji. A Polska nie jest. To jest, dlatego też napisałem tą książkę, bo wiem, że jest taka opcja. Jeżeli natomiast chodzi o Chiny, Chiny by wcale nie miały nic przeciwko takiemu, jeżeli byłby zamożny ten blok, jeżeli mogłyby go dominować, albo przynajmniej użyć jako platformę do sprzedaży swoich rzeczy, bądź też wysysania z tego miejsca tego, co Chinom jest potrzeba. Rosji to na pewno nie jest w interesie, chyba że Rosja zdominuje Międzymorze pod przykrywką, powiedzmy, jakichś ruchów wykonywanych przez Rzeczpospolitą. To tak, to wtedy będzie kolejny krok na reintegracji imperium i to może być w interesie. To samo, jeżeli chodzi o wpływy tureckie. Turcja się teraz przekabaca, przepoczwarza i na wszelkie rzeczy jest otwarta. Proszę pamiętać, że wszyscy mają swoje interesy, każdy jest gotowy sprzedać każdego innego. Proszę się nie łudzić, że ktoś się zakocha w was, bo tak pięknie wyglądacie. Nie, Polskę i każdego innego wszyscy są gotowi zrobić w konia. Polska powinna, Polacy powinni rozumieć to, się nie obrażać w tym sensie, że jak się osobiście byśmy obrazili, jakby Tomek chciał mnie oszukać. Nie, po prostu takie są zasady gry. To mi się nie podoba, ale jeżeli się bawię w grę, to muszę być tego świadomy. Mamy? Tak, proszę. Panie profesorze, pan wspomina o tym, że Ameryce zależy na stabilności. Stability, tak? Ja mam wrażenie, że Ameryka raczej walczy na razie o to, żeby utrzymać stability, czyli żeby przetrwać, bo ma zamiar konkurować, znaczy przede wszystkim używa Polski w sposób dość okrutny, jeśli chodzi o swoją walkę z Rosją i którą chyba chce, nie wiem, co pan o tym sądzi, chyba chce na tyle osłabić, by została partnerem Ameryki do walki z Chinami, bo to jest chyba główna i przyszła rozgrywka na arenie światowej. Tak. Polska zbyt mało znaczy, żeby być partnerem jakimkolwiek, jakim juniorem partnerem w walce z Chinami. Nie Polska, tylko Rosja natomiast naturalnie Stany Zjednoczone by się ucieszyły, gdyby Rosja się poprztykała z Chinami, ale łudzenie się, że Moskwa może być antychińskim partnerem jest powszechne w niektórych kręgach, natomiast w innych kręgach nie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o wielką grę, wielką geopolitykę, nie ma wielkich Chin przy wielkiej Rosji. Tam idzie, nie wiem czy pan wie, ale osadnictwo chińskie na Syberii. Pojedzie pan do Władywostoku, gdzie indziej się pojawiają restauracje, pralnie i tak dalej. Im zabraniono przywozić kobiet, ale oni się rozszerzają. Tam jest pustka, tam jest dewastacja na Syberii i Chiny uważam, że powinny się w tamtą stronę obrócić. Czy z tego będzie konflikt, czy nie? Na razie nie będzie, dlatego że bardziej obu stronom pasuje równoważyć Stany Zjednoczone. Jeżeli Stany Zjednoczone się potkną, to wtedy będzie musiała wyniknąć walka o hegemonię. Jeżeli Stany Zjednoczone wrócą do skorupy, będzie neoizolacjonizm, to wtedy się Rosja bynajmniej z Chinami nie będą kochać, a zaczną się rozpychać przeciwko sobie. Polska, jak powiedziałem, jest mała, słaba. Naturalnie, jeżeli będzie można ją użyć, czy to Chiny, czy Rosja, czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy, to na pewno będą próby użycia i wyzyskania Polski i to zawsze jest w brutalny sposób. Czy to jest wyzyskanie Wietnamu, czy jest wyzyskanie Paragwaju, czy kogokolwiek, to jest prawie zawsze w brutalny sposób, może być mniej lub bardziej subtelny. Amerykanie zwykle posyłają Coca-Colę, a Moskale posyłają czołg. No tak, Pan bardzo mówił o stabilności. Ja jeszcze chcę podkreślić, że chyba powszechnie panuje przekonanie, że za te kłopoty, które ma Europa i Europa w ogóle, odpowiadają przede wszystkim Amerykanie. I w związku z tym z tą stabilnością jest trochę słabo. W związku z tym ja rozumiem, że nie wiem, w jakim celu miałaby być destabilizacja, żeby teraz nas ratować i zaprowadzić stabilizację, ale rozmawiamy o Międzymorzu. Dobrze, odpowiedź jest... odpowiedź jest bardzo prosta, żeby Panu wytłumaczyć. Ludzie z zewnątrz myślą, że jest tak skoncentrowane zło w Waszyngtonie, że Waszyngton destabilizuje w tajny sposób, a w publiczny sposób mówi o stabilizacji. Otóż nie jest tak. My jesteśmy po prostu idiotami w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych nie mają pojęcia dokładnie, co chcą. No proszę zobaczyć, jak kilka lat temu była wiosna arabska. My byliśmy przerażeni, na przykład, nie lubię Mubarak, ale Mubarak to był dyktator, z którym się dawało żyć, również Egipcjanom. W większości wypadków. I chrześcijanom też. Pogromów antychrześcijańskich nie było wtedy w Egipcie. Natomiast w Departamencie Stanu sobie wymyślili, że będą demokratyzować. I nie rozumieli, co to znaczy. I wszędzie, łącznie z Libią i Syrią, robili wszystko, żeby się pobawić w demokrację. Irakiem. Tylko że jak wszystko wybuchło im w twarz, to oni się zdziwili. Czyli ma Pan do czynienia z infantylnymi. Pan myśli, że to jest złośliwe, straszliwie skoncentrowane zło, które specjalnie robi, a niestety większość elit w Waszyngtonie to idioci. No tak, ale skutki są straszliwe. To się zgadza. No nie jest idiota. Teraz, no ale dobrze, to w takim razie jakie perspektywy, jeśli chodzi o Międzymorze? Przepraszamy Pana, ale zadać pytanie są... I mamy podejście, jeśli Także, Szanowni Państwo, ponieważ minęły 2 godziny właśnie, to prosimy o ostatnie pytanie, a potem jeszcze mamy krótkie ogłoszenie parafialne, a potem zapraszamy do, jeśli ktoś ma ochotę nabyć książkę Pana Profesora, to można zrobić to w kuluarach. Także proszę o ostatnie pytanie. Kłaniam się, Arkadiusz Czernowski. Ja mam pytanie, prośbę do Smyrgały, bo on tutaj nam tak rozróżnie opowiadał o pewnych dziejących się już ruchach konsolidacyjnych w naszym regionie. No i to była opowieść, która była miodem na moje serce, taka pokrzepienie serc właśnie. I jeżeli mam na tego więcej, to prosiłbym o więcej. A druga sprawa to jest taki wyznaniowy apel, bo wschodnia Rzeczypospolita, Wielkie Księstwo Litewskie, Białoruś jest dzisiaj podzielone od nas kordonem polityczno-medialnym, co jest przykre i bolesne dla każdego polskiego patrioty, a patrioty i nacjonalisty Jagiellońskiego na pewno. I dlatego prosiłbym, w stosunku dla wspólnej pamięci, żeby mówiąc o Białorusi, nie używać tego określenia słabe usze. Nie jestem Białorusinem, ale mi przynajmniej zrobiło się przykro. Taka prośba. Dziękuję. Może nie wiem, czego zacznę. Też, żeby nie wstać, może zacznę od tego, jakie mam trudności. To jest o czym powiedziałem. Częściowo nacjonalizm, taki etnonacjonalizm litewski, częściowo ukraiński, to będą realne bariery. Są ograniczenia pewne gospodarcze, zależności energetyczne, z którymi wydostaliśmy, które odgrywają ogromną rolę w ogóle bezpieczeństwa energetyczne, tak moją pierwszą specjalizacją naukową, ale jak będę zaraz w ten, to nie będzie sądana, więc może lepiej nie. Więc jest cały szereg ograniczeń ekonomicznych, które powodują, że będzie trudno. Pewnie, że osiągnąć jest tak, że to jest do zrealizmu, ale jakie są pozytywy? Tak, żeby pokazać, jak to działa. No, przede wszystkim To, co już powiedziałem z tych natowskich rzeczy, czyli to, że powiedzmy tam podejmujemy się jakichś zobowiązań, a kraje z regionu również nam się odwdzięczają tym samym, bo wiedzą, że tylko wspólnie, we wspólnym interesie naszą wolność można ograniczyć, ograniczyć. To, że okazuje się, że z państwami, z którymi mieliśmy przez wiele lat jakieś trudniejsze relacje, nagle się okazuje, że w Międzyrzeży powstały bardzo silne więzy gospodarcze, przykład Polska-Czechy. Jesteśmy dla siebie nawzajem chyba drugim partnerem handlowym Polska-Czechy, Czechy-Polska, co przy dominacji Niemiec w obu tych państwach i jeszcze czechosłowackich jednak pokazuje, że pewne takie rzeczy się realnie wytwarzają. To wyszehradzkie przede wszystkim rzeczy, że Wyszehrad zaczął realnie funkcjonować przy wszystkich dotychczasowych trudnościach, czyli w stosunku do uchodźców, że się nie ugiął przede wszystkim. To jest już niesamowite. Sytuacja z Krynicy, gdzie Viktor Orban jest stanowiony człowieka roku, to zaraz jest sprowadzanie stosunków PiS z Fidesz, ale to jest też coś większego, bo widać, że tam jest głębsza myśl w tym, poza tym takim prostym sojuszem politycznym. I też panowie sobie mówili, co Polska i Węgry dzieli, gdzie są różnice, ale jednak był pewien akcent na to, co można razem zbudować. No, mogę tego jeszcze więcej wymieniać. No to trochę to jest tak, że to oczywiście sytuacja zagrożenia się wytworzyło, ale... Dobra, krótka anegdota. Byłem akurat na konferencji naukowej dzień po aneksji Krymu. Zresztą tą aneksję miałem na antenie jednego z stacji radiowych okazji naszego komentować wtedy. No i tam była taka sytuacja, że przyszedłem do Pragi, a w praskiej, w czeskiej prasie, w czeskim radiu, w czeskich mediach od rana bardzo silna taka antyrosyjska postawa, co w Czechach nie jest typowa. Ja na tę konferencję była o przyszłości sektora energii w Czechach, gdzie miałem prezentować różne rzeczy związane z łupkami i gazem łupkowym. I tam moja prezentacja była najłagodniejsza w stosunku do Rosjan, ponieważ każdy z czeskich prelegentów naprawdę w ogóle się nie hamowali. I w przerwie obradowej pytałem jednego z Czechów, no że w ogóle jak to się dzieje, czy w ogóle, że to tak stanowi, tego się nie spodziewałem, że rzeczywiście jest to, co rano w radiu usłyszałem, że aneksja Krymu to wam przypomina drugie Monachium, a mówi, Monachium to są biedy, ale spójrz na prelegentów, a tam profesora i prezesie koncernów. To są ludzie, którzy pamiętają osobiście prasną wioskę. Albo w niej uczestniczymy. I oni wiedzą, co to znaczy. My nie mieliśmy granicy sowieckiej, oni mieli. I nagle się okazuje, że w tej sytuacji, znaczy, że w sytuacji, kiedy trzeba myśleć realistycznie, realizmem politycznym, a nie pogrążać się w takich różnych uprzedzeniach i w histerii, i w uprzedzeniach narodowościowych, nagle się okazuje, że potrafimy wypracować jakieś formy współpracy. Byłoby dobrze, żeby to przetrwało okres zagrożenia, i żeby do zagrożenia przed tym stoimy, bo stoimy. Jednak no, udało się odepchnąć. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Szanowni Państwo, profesor Chodakiewicz będzie tutaj w Polsce przez kilka dni. Jeszcze będą dwa spotkania, na które można się zalogować. Tak jak to, jedno z nich to Paweł, powiedz kiedy? W poniedziałek o godzinie 20 wstają w głównej Rady. I to będzie też spotkanie poświęcone Międzymorzu. Wcześniej w IPN-ie z kolei pan profesor Chodakiewicz będzie dyskutował na temat jedwabnego z przedstawicielem Gazety Wyborczej, także może być ciekawie. I to jest na Marszałkowskiej. Nie dyskutował. Będę tam po prostu. Będzie nauczał tego pana w tym domu spotkań z historią na ulicy Marszałkowskiej, a oprócz tego za 2 tygodnie to będzie w poniedziałek o godzinie 16:30. A z kolei za 2 tygodnie... To jest otwarte spotkanie. A z kolei za 2 tygodnie Fundacja Paferek, której tutaj mamy przedstawiciela, zaprasza też na spotkanie poświęcone Międzymorzu, ale w aspektach ekonomicznych. I gościem będzie m.in. Aleksandr Szafłę. Gości, tak jeszcze dopowiem o jednej osobowości, będzie znacznie więcej. Tak, będzie pan profesor Szapłędz ze Stanów Zjednoczonych, będzie pan profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, polskiego pochodzenia, będą goście z Polski, m.in. pan dr Tomasz Sommer, pan redaktor Michakiewicz, pojawi się także członek Trybunału Stanu, pan mecenas Andrzejewski, Tak więc no, wszystkie osoby, które chciałyby tą tematykę, którą dzisiaj żeśmy rozpoczęli, pogłębić, kontynuować, zapraszam 15 listopada, wtorek, za półtora tygodnia, Uczelnia Łazarskiego, godzina 9:14. Panie profesorze, kto wygra we wtorek? Zobaczymy. Także dziękuję Państwu bardzo, podziękujemy profesorowi Chodakiewiczowi za... Wolna i zadziorna. Takt TV.